Gośćmi pierwszego odcinka Egzaminu Dojrzałości są Kacper Chodyna i Łukasz Poręba z Zagłębia Lubin. Weszło! Quiz Egzamin Dojrzałości przebiegać będzie w czterech rundach. W pierwszej rundzie ekstraklasowi młodzieżowcy odpowiedzą na trzy pytania z wiedzy o PKO Bank Polski Ekstraklasie, trzy pytania z wiedzy o światowym futbolu i jedno wybrane poprzez oficjalny quiz Ekstraklasy. W drugiej rundzie, zatytułowanej Kim jestem, uczestnicy muszą odgadnąć postać bądź zespół z wykorzystaniem maksymalnie pięciu podpowiedzi. Każda wykorzystana podpowiedź to dwa punkty mniej. W trzeciej rundzie, zatytułowanej Kto zagrał w tym meczu, uczestnicy losują mecz z przeszłości i wybierają zespół, którego skład zamierzają wytypować. Za każde poprawne nazwisko otrzymują punkt. Na zadanie mają 3 minuty. W czwartej rundzie, zatytułowanej Ilu wymienisz, uczestnicy mają 90 sekund na podanie jak największej liczby poprawnych odpowiedzi na przykładowe pytanie Wymień polskich medalistów Mistrzostw Świata. Pierwsza runda, segment pierwszy, pytania z działu Ekstraklasa. Ile goli sumarycznie strzelił duet Samuel Mraz-Rokszirk w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy? Odpowiedź A. Jedną bramkę, odpowiedź B. Dwie bramki, odpowiedź C. Trzy bramki, odpowiedź D. Cztery bramki. To odpowiedź dwie bramki. Dwie bramki czy trzy? Dwie, tak? Tak, dwie. Czyli odpowiedź B. Jesteście przekonani? Tak, tak. Na klasie jest pytanie. Tak. Nie asystowaliście przy żadnej z tych bramek? Nie. Na pewno? Kasper też nie? Nie. Dobrze. W takim razie to jest zła odpowiedź i odpowiedź C i to są trzy bramki. Zdobyli trzy bramki sumarycznie. Drugie zadanie, drugie pytanie z PKO Bank Polski Ekstraklasy. Który obecnie pracujący w ekstraklasowym klubie trener najdłużej piastuje swoje stanowisko? Odpowiedź A. Marcin Brosz, odpowiedź B. Marek Papszun, odpowiedź C. Waldemar Fornalik albo D. Kosta Runiajć. Myślisz? No ja też bardziej. No, też pod pierwszej linii. No tak, odkąd pamiętam to. No to nie wiem, dajemy odpowiedź A. Marcin Brosz. Odpowiedź A, Marcin Brosz. I znowu jest to zła odpowiedź, ale znowu jesteście bardzo blisko, bo Marek Papszun dosłownie kilka miesięcy wcześniej przejął Raków Częstochowa. Dopiero od czerwca 2016 roku Marcin Brosz pracuje w Górniku Zabrze. Także znowu źle, 0 punktów. Czy to jest wymarzony start? Nie, no będzie lepiej. Trzecie pytanie, pytanie według mnie najtrudniejsze, ale może sobie z nim poradzicie. Który z tych zawodników nigdy nie grał w Ekstraklasie? A. Wule Trivunović, B. Edson, C. Milan Radulović, czy D. Matej Wydra? Ten pierwszy gram, ale nie wiem. Edson to nie wiem. Ten ostatni to też w ogóle nie. Ale masz już trop. To skąd kojarzysz Wule Trivunovicia? To jest ten pierwszy, tak? A ten trzeci? Trzeci to jest Milan Radulović. No podobne, podobne jednak. Takie bałkańskie nazwisko. Nie wiem, tak mi się kojarzył. Pewnie grał... Chociaż... Jakiś Milan coś tam grał w obronie w poprzednim sezonie. Ale on nie, on miał Milan Radulović. No w koronie to tyle takich zawodników grało w poprzednim sezonie, że... Trudno zmienić. Ten pierwszy się właśnie kojarzy. Skoro ten trzeci. Okej. Okay. No i jaka jest wasza odpowiedź? Przypomnę wam. Odpowiedź A. Wule Trivunović, B. Edson, C. Milan Radulović i D. Matej Wydra. A słyszałeś coś takiego? No nie bardzo. Damy D? No. Odpowiedź D. Matej Wydra. Jest to odpowiedź dobra, bo to jest piłkarz z Premier League. Piłkarz Burnley, więc raczej chyba nie jest mu blisko do Ekstraklasy. Ile razy Robert Lewandowski zostawał królem strzelców Bundesligi? A. 4 razy, B. 5, C. 6, D. 7. No, 4, 5. Co 5 dajemy, czy... No, myślę, że 5 jest bardziej. To dajemy odpowiedź 5. Jesteście przekonani do odpowiedzi 5? Bardzo dobrze, 5 razy był królem strzelców, także macie kolejną dobrą odpowiedź. Który z piłkarskich duetów braci bliźniaków jest najstarszy? Odpowiedź A. Lars Bender i Sven Bender. Odpowiedź B. Rafael i Fabio.
Odpowiedź C, Hamid Altintop i Halil Altintop. I odpowiedź D, Wasilil Bierezucki i Aleksil Bierezucki. No na pewno C albo D, nie? No, bo no. Ten Altintop to grał dawno. Strasznie staro ogólnie wyglądał, więc on taki był najstarszy, a tych ostatnich ja w ogóle nie dostępny. No to pewnie z Rosji zawodnicy, ale wydaje mi się, że oni też już trochę grali. No, dawno no, no Benderowie jeszcze grali. To oni dalej grają. W tej sezonie, czy tam skończyli niedawno karierę, coś takiego. To ten gra w Leverkusen jeden na pewno, drugi nie wiem, a ja bym, nie wiem. No C, chyba, C albo D. D, no. Nie wiem. Hmm. Dawaj jeszcze. No ja bym dał tego Altintopa mimo wszystko. Jesteście przekonani, czy nie? Rosja czy Turcja? No nie wiem, jak chcesz. Dobra, to zaryzykujemy? D? No. Dobra, to D. D, odpowiedź rosyjska, Wasilil i Aleksij Bierezucki. I to jest tak, dobra odpowiedź. Obu w ogóle bardzo dobrze myśleliście, bo turecki duet Altintopów i jest młodszy zaledwie o kilka miesięcy, bo obaj panowie urodzili się w grudniu 1982 roku, a rosyjscy bracia urodzili się w czerwcu tegoż samego roku. Kolejne pytanie już z natury mundialowej. Która z tych narodowych reprezentacji wzięła udział w największej liczbie mistrzostw świata? A. Niemcy, B. Brazylia, C. Argentyna, D. Włochy. Nie wiem, to Brazylia. No ja też. To Brazylię dajemy. I jest to znowu dobra odpowiedź. Brazylia brała udział we wszystkich 21 mundialach. Niemcy tylko dwukrotnie nie przystąpili do eliminacji i też dwukrotnie się do tych mistrzostw świata nawet nie mogli zakwalifikować, więc Brazylia jest dobrą odpowiedzią. Przechodzicie przez segment światowy bezbłędnie. Gratuluję. Z jakiego kraju pochodzi Carlo Costli, który grał w Ekstraklasie? A. Chile, B. Honduras, C. Kostaryka, D. Hiszpania. Pamiętacie Carlo Costlego? Nie, ja nie kojarzę. Kompletnie nie, ja też nie, ale imię to można z nimi nie skojarzyć, no, ale wszystkie to podobne. No nie wiem, był Carlo Muchar, był Chorwatem, ale nie ma odpowiedzi. Tak. Chile, Honduras, Kostaryka, Hiszpania. No nie, nie, nie. Kostaryka. Mogę wam podpowiedzieć, że reprezentant kraju swojego. Nie. Ale Honduras... Nie wiem, no. Honduras? Strzelajcie. Honduras. I to jest też odpowiedź dobra. Grał w GKS-ie Bełchatów. Na pewno powinniście go pamiętać. Druga runda to jest Kim jestem. Macie postać, okay, którą jesteście, ale nie wiecie praktycznie nic o tej postaci, oprócz pięciu podpowiedzi, które na wasze życzenie mogę wam zaproponować. Oczywiście im więcej podpowiedzi wykorzystanych, tym mniej zdobytych punktów. Ale no wiadomo, że pierwszą podpowiedź usłyszycie. Pierwsza podpowiedź: jestem Polakiem, ale mówię też po niemiecku. I to jest tylko z Ekstraklasy, tak? Nie, to jest postać związana z polską piłką. To Tomasz Hajdo strzelamy. No to nie jest dobra odpowiedź. Chcecie drugą podpowiedź? Tak. Prowadziłem reprezentację Polski na dużej imprezie Euro albo na Mistrzostwach Świata. Trener Engel? I znowu to nie jest zła odpowiedź. Podpowiedź numer 3. Jestem autorem paru kultowych dla polskiej piłki powiedzeń. I tu już uwaga, nie możecie się pomylić. Możecie ewentualnie poprosić o kolejną podpowiedź. Brakuje nam, jak się nazywa właśnie ten trener. A jakieś orientacyjne punkty? Możecie się zastanawiać głośno. Na pewno komentował mecze na Eurosporcie. I na TVP Sport teraz komentuje. Jak chodzi o tego w ogóle? Zawsze możecie poprosić o kolejną podpowiedź. Czwartą. Ja nie mogę sobie przypomnieć. Dobra, to weźmiemy chyba podpowiedź. Myślę, że tu już powinno zrobić się oczywiście. Mówili, że robię cuda. Aha, Franek Smuda. Hmm. Czyli odpowiedź Franciszek Smuda, tak? Tak. Bardzo dobrze. Dobrze, po czterech podpowiedziach, także punktów nie macie dużo. A kogo mieliście na myśli komentującego w TVP? Nazwiska nam brakuje. Może nam byś podpowiedział. No on na Eurosporcie komentował. Andrzej Strejlał.
no to, to o nim myśleliśmy. Dynamicznie możemy przejść do rundy trzeciej, czyli kto zagrał w tym meczu. Losowanie jest ukryte, więc wybierzcie jedną z trzech, z czterech możliwości: A, B, C albo D. Niech będzie B. Dobrze. Barcelona, Manchester United, finał Ligi Mistrzów z 2009 roku. Macie wymienić skład jednej z tych drużyn. Wolicie wymieniać skład Barcelony czy skład Manchesteru United? Na całe zadanie macie 3 minuty. Jesteśmy w sumie zdecydowani, że Barcelona. Pokażcie jeszcze do kamery swoje ręce, żebym wiedział, że nie macie telefonu. Bardzo dobrze. I możemy zaczynać. Finał Ligi Mistrzów z 2009 roku. FC Barcelona, Manchester United. Wymieniacie skład Barcelony. Macie na zadanie 3 minuty. Czas, start. Od bramki, Valdes. Dobrze. Daniel Alves. Tak. Nie było Daniel Alvesa. Jordi Alba. Nie było Alby. Pique. Dobrze. Abidal. Nie było Abidala. Puyol. Puyol, tak. Maxwell. Jeszcze raz? Maxwell nie. Maxwell w tym meczu nie grał. No, może lećmy dalej na razie. Dobra, Messi niech będzie. Messi, dobrze. Iniesta. Tak. Xavi, Busquets. Dobrze, czyli macie już 7 piłkarzy. 2 obrońców i 2 napastników jeszcze. Nie wiem, czy ten nie grał. David Villa wtedy grał? Nie ma Dawida Villa. David Villa dopiero później przyszedł do FC Barcelony. Alexis Sanchez był, czy nie? Nie, jeszcze nie było też Sancheza. Eto? Eto, dobrze. I masz się 8 zawodnika. Pedro? Pedro jeszcze wtedy nie grał w tym meczu. Nie wiem, Bojan Krikić? Bojan Krikić też nie grał w pierwszym składzie. Jeszcze jeden napastnik, środkowy obrońca i lewy obrońca. Grał Ibrahimowicz w tym meczu? Ibrahimowicz przyszedł dopiero rok później. Ty, Mascherano? Nie, Mascherano też to jest późniejszy okres. Nie, to... Macie jeszcze minutę na poprawną odpowiedź. Przypominam, środkowy obrońca, lewy obrońca i... jeszcze jeden napastnik. Wymieńcie sobie całą kadrę z 2009 roku FC Barcelony. 10 sekund, 7, 6, 5. Presja już zbyt duża. 4, 3, 2, 1. Czas, stop. Zabrakło wam środkowego obrońcy, czyli Yaya Touré, lewego obrońcy, czyli Silvinho, nie wiem czy pamiętaliście, i Thierry'ego Auriego, który grał wtedy na ataku. I ostatnia runda to jest ilu wymienisz. I wasze zadanie to jest w 90 sekund wymienić jak największą liczbę polskich piłkarzy, którzy w latach 80. XX wieku zagrali na mundialu. No, jedziemy już? Tak, zaczynamy. 90 sekund. Lato. Kto? Lato, Krzysztof. Dobrze. Tak. Kazimierz Dejna. Kazimierz Dejna nie zagrał. Boniek. Boniek, tak, 2. Juskowiak. Juskowiaka też nie ma, nie zagrał. Gadocha. Gadochy też nie ma. Tomaszewski. Tomaszewskiego też już nie było. Gorgoń? Gorgonia też już nie było, to lata 70. wszystko na razie, chłopaki. To jeszcze dalej, to ja nie wiem, jakiś Młynarczyk? Młynarczyk, dobrze, 3 piłkarzy macie wymienionych. Wałdoch był taki zawodnik? Wałdoch oczywiście był, no ale to nie są jeszcze te lata. Nie nasza lata. No nie, stanowczo. Nawet jeszcze was na świecie nie było. Ale może z opowieści. Strzelajmy coś. Ja nie mam podawać na nie. Nie kojarzę w ogóle. Ostatnie 5 sekund i chyba już więcej ponad tych 3 piłkarzy nie wymienicie. Zadanie faktycznie nie było proste, ale no z takich jeszcze strzałów, które mogliście gdzieś tam wymienić, to był na przykład Andrzej Szarmach, bo mówiliście sporo o latach 70. Z ludzi, których na pewno możecie kojarzyć, to jest oczywiście Jan Urban na przykład, Jan Furtok, Dariusz Dziekanowski. To był
Pierwszy odcinek egzaminu dojrzałości chłopakom z Zagłębia Lubin poszło całkiem nieźle. Na następny odcinek zapraszamy już za tydzień.